Wiesz, Dave? Ale tak. Zasłuchaj, niesłychane rzeczy stały się w Palionowie. Może ty o tym nie wiesz, ale zaraz to coś pokażę. Jest pewna rzecz, o której się martwię. No, czuję się... Co? Stary, nie wiem, ale wiesz, co się stało? Nie wiem. Jakby meteoryt walnął w Palionowo. Co? Jaki meteoryt? Gdzie? Zaraz ci pokażę. Spokojnie, spokojnie, Dave, ale spokojnie. Cukierek Dave'a zaginął. A my ostatnio, moi drodzy, rozwieszaliśmy tabliczki, ponieważ, moi drodzy, córka Dave'a zaginęła. I wszędzie w Palionowie rozwieszaliśmy tabliczki, że jest poszukiwana i zaginiona. Dave, uda nam się, spokojnie, Dave, uda nam się ją odzyskać. Ja się uda się. Boję. Dave, nie spokojnie. Uspokój się, uspokój się. Dave, złapię twoje oko. Łap! Dobrze. Okej, Dave, na samym początku tego odcinka... Nie. Wiem, co chcesz zrobić. Dobrze. Nie. Ła! I co to było? Nie wiem. Moi drodzy, zostawcie lajka, zostawcie 10 tysięcy łapek oraz suba na kanale. Dziękuję serdecznie każdemu. A teraz... Chodź, Dave, zaprowadzimy cię. No co się dzieje? Ej, z nieba coś spada. Nie, nie, nie. Mi się wydaje w ogóle, stary, że coś wbiło na Palionowo i to... To nie są żarty. Chodź szybko, chodź za mną. Się. Ale jak nie, to no, zobaczysz, ale... jak to zobaczysz... To nie są jaja. To nie są kosmici. To... Tylko kosmici to była pestka. Oni byli totalnymi idiotami, ale to, co tu się dzieje... To mi się wydaje, że to nie będą żarty. Chodź. Jakiś potężny, jak mówisz, potężny. Zobacz, ale zobacz, patrz. Czekaj, czekaj, bo... Jak widzicie, moi drodzy, i chciałem iść do Synowic. Co to jest? I mamy coś takiego. Jeden wielki krater i jakieś dziwne, straszne, nie wiem, bloki i tabliczki, moi drodzy, a na tabliczce jest B. Czyli to samo, co u Dave'a było ostatnio. I B. Nie wiem, czemu tu jest taki krater? B. Ej, to jest chłop, co się nazywa B. Widzowie, napisz się, co sądzicie, co tu się dzieje. Wow. I to nie jest on z Wojanowic, to na 100% nie jest on, także spokojnie, bo są takie kolory, ale nie uwierzę w to, bo to jest jakieś B. I nie wiem, co oznacza te B po prostu, bo to mnie strasznie dziwi. Nie wiem, Dave, co robimy? Ale czekaj, to trzeba zejść na dół. Czy skrywa coś, ten krater? Ej, tu jest jakieś wejście, tu jest jakaś pasz lampa, widzisz? Tu, w tym miejscu. Gdzie? Pokaż. Nie, nie, tu nieważne, tu nic nie ma. A, nieważne. Tutaj nic nie ma. Jezu, ale jest... Nie, ale nie idź tam. Ja nie mam zbroi, ja mogę iść. Idź tam. Czemu? Co się stało? Dave, ja nie mam zbroi, ja nie mogę tak chodzić. Ja też nie mam, stary, ja mam tylko na pierśnik. W sumie te... O Jezus, co to było? Co to jest? Jak może być burza, kurde, jak jest takie słońce? Co jest grane? Nie wiem, stary, to słyszałeś to? Przeszliśmy ten krater, teraz stąd iść, co? Słyszałeś ale tam burzę? Nie idź tam. Ja pierdzielak, to jest niebezpieczne. Dobra, chodź. Ale to jest wejście, stary, do tej bazy, pamiętasz to, co tego? No, pamiętam, nie idź to, co tam, był Herobrine. Herobrine. Ja nie mogę, zginę zaraz! Stary piorun we mnie uderzył! We mnie też, ja mam HP, co jest, kurde? Wyobraź sobie, że piorun mnie walnął, nie. Uważaj plecy! Ej! Flag. Ja pierdzielę, coś nas straszy i to mi się już nie podoba, widzowie, to mi się już nie podoba. Tu jest jakieś wejście. O, widzisz? Więzień Hero to jest stare. To jest... A no tak, to jest jakieś stare, no. Ale ja nie chcę wracać do Herobrine'a, kurde. Chodź sprawdzić, co tu się dzieje, bo tu jest wszędzie B. Ale jakiś, Jezus, stary, wiesz, jak mi boli gardło? Piorun mnie walnął. Ja pierniczę. Ej, patrz, gdzie ten piorun? Patrz. Ej, on we mnie wali, we mnie. Jakim cudem piorun przelatuje przez ziemię? Dobra. Jakim cudem piorun... Ej, piorun przelatuje przez ziemię, wyobraź se. Nie wiem teraz. Ej, zaczynam się bać. Zginę. Patrz! Kurde! Patrz, mi się wydaje, że te pioruny wskazują, gdzie mamy iść, ale czemu one... Wyobraź, powiedz mi, Dave, jakim cudem te pioruny przelatują przez ścianę? Nie wiem, to są jakieś potężniaki. Tu się zaczyna palić. Ja pierniczę! Znowu dostałem, stary ale wszędzie jest ten klocek, widzisz? Bo musi coś znaczyć. Kurde, tu były ostatnie głowy Herobrine'a. Nic nie ma. Chodź tu, bo tu mi wskazuje, że tu mam iść. Patrz, tu się aż zapaliło. Ja pierniczę. Widzisz, on nas ostrasza. Dzień pierwszy, pora przejść ten świat. Przejąć, Jezus. Ała, kurde, Kurde! Zginął Dave! Dave, szybko! Tepnij się, Dave. Szybko. Idę. Jestem. Kurde. Stary. Atakują mnie pioruny. Zacznę od przejęcia szkoły. Nie, stary, to jest 100% ktoś się bił. Nie. Ktoś się wkradł na ten serwer. Ja pierdzielę, jak on... On potrafi jakimiś piorunami uderzać, co tu się dzieje? To na pewno nie jest Herobrine, bo Herobrine nie ma takiego... Stary, jak ja dostanę tym piorunem, ja nie mam w ogóle zbroi. Jak ty zginąłeś ze zbroją... Ale on we mnie strzelił chyba z 10 piorunów. Ja nie mam... Oła, kurde! Dwa serca!
Ja mam 3, ale ja nie wiem jak stąd wyjść w ogóle. Dobra, wyjdziemy, spokojnie. Tylko uważaj na te pioruny, bo... Jezus, tu się wszędzie pali. Flak. Flakiem do góry. Dobra. Ja muszę iść ciągle ziemniaki. O kurde, co? Czemu tam strzelił piorun? O, ła, chyba dostałem. Jaka pogoda okropna. Jest tragedia. Nie wiem, no to co się na palenowym się dziać. Tutaj nie może być tego tygodnia spokoju. Dave, co? O, ła, znowu dostaję tymi butelkami. Stary, no mówię, coś jest na serwerze i to mi się zaczyna nie podobać. Ja myślałem, że palionowo już możemy sobie jakieś minigierki robić, a tu znowu coś się dzieje z dnia na dzień, tak po prostu. Chodź do szkoły, szybko. Chodź do szkoły. Dawaj przez szkołę, chodź. No, przez lasnika górą. Tutaj sił nieczystych mam nadzieję, że nie ma. Chodź. No uważaj, bo jest Norbert jest przy szkole. Gdzie? Uważaj na niego. A faktycznie. Uważaj. Nie bij się. Oła, kurde, prawie zginąłem. Obsydian mam, dobra. Dobra, idę, daj, spokojnie, idę. No, spokojnie. Kurde, najgorsze, że jak ja dostanę piorunem, to ja mam deduwę. Jezu, ale to jest straszne. Ja też, ale ja mam niby pancerz, ale mi tu kurde tak mocno bije. Kurde, jeszcze te szkielety. Creeper! O Jezus. Dobra. Zjem sobie ziemniaka i lecę dalej. Patrz, na razie piorunów nie ma, także jest dobrze. Okej, idziemy do tej szkoły, ale co chodzi z przejęciem szkoły, bo tego nie rozumiem. Co, nie lubi szkoły ten chłop? Oła, kurde, dostałem strzałą! I stary, co tu jest w ogóle? Ja mam 3 serca, i widzisz znowu te bloki, ale widzisz? Ej, no, faktycznie. O. To co on będzie przyjmował, kurde? Co w tajnej bazie, że prowadzi do tajnej bazy? Nie, tu nie... Jezus, TNT tu jest. Ale nie, tutaj nic nie ma. Dobra, walić. Oła, dostałem piorunem znowu! Kurde, czekaj. Znowu przez ściany! Czekaj, bo ja zginę zaraz, serio. Ja muszę się uleczyć. Ja nie wiem jak się schować gdziekolwiek. On się wkurza, jak nie idziemy tam, gdzie on chce. Tak. Dobra, chodźmy za tymi rzeczami tutaj. W takim razie. Nic nie ma. O kurde, co... Palionowo zostanie przejęte przeze mnie. Czemu tu jest znowu literka B? Ale taka wielka. Nie wiem, ale ja pierdzielę! Kurde, oła, pół serca! Jezus, ile piorunów naraz! Ja też dostałem teraz, ja mam mało HP! O Jezus, ale... Ja się zaczynam bać, Dave. Ja się odsuwam, bo ja zginę. A to tutaj znowu, chodź na stołówkę, to jest znowu to samo. Ja mam 3 serca, ja nie mogę, stary, ten. Masz jabłka może, masz jabłka? Nie mam, złote. Nie mam w ogóle, kurde. Nie mam w ogóle. Pikachu jakiś. Dobra, wiesz co, nie wiem? Patrz, znowu B! Wszędzie jest B, stary, samo. Tutaj jest coś. Samo B. Nie, to jest stare. To czekamy. Patrz, nawala w tego Pikachu. Czemu w Pikachu? Pa, ale Pikachu też piorunami potrafi walić. Co jest grane? Nie, dobra, wiesz co? Wiesz co? Chodźmy... Ja bym poszedł do profesora. Oła, kurde, czyli do Tosta. Profesora? Może on coś wie o tym. Ja już mam jedno serce. Dobra, mam nadzieję, że... Chodźmy szybko. Uciekamy z tej szkoły. Nie chcę zginąć, proszę, nie chcę zginąć. Please. Ja chcę się uleczyć, proszę. Biegniemy, dawaj, biegniemy. Jak najszybciej, dawaj. Okej. Okay. O Jezu, jakieś skorpiony mi atakują, dobra, nieważne. Nie odwracaj się. Oła, szkielety! Nie odwracaj się za siebie, nie ma sensu. Biegniemy jak najszybciej do tego, do profesora. Dawaj, w tym kierunku. Jezu, jaka jest pogoda tragiczna. Ej, Dave, ja myślałem, że wszystko się ułoży. Ale ja znowu też, zaczyna się wszystko walić. Ja nawet tydzień nie muszę być w spokoju. Zawsze musi się coś dziać, kurde. Wiem, że to zaczyna po prostu nerwować. Chciałem jakieś chowane sobie pograć. Nie wiem, pobawić się z synem. I znowu... Znowu taki młyn się dzieje, jak chyba zwykle, nie wiem. Przynajmniej syna, ja już córki nie mam. Znowu taki młyn. Czemu nie może być spokojnie i fajnie? Boże, tak zaczyna denerwować. Ten, a to było za tym, nie? Za tym, tak. Kurde, sądem. Dobra. Tak. Mam nadzieję, że ten, kurde... Ten profesorek będzie. Też nawet nie wiemy, czy on będzie, nie? Dobra, czekaj. Musi być. Dobra. Jestem tam, to już jest, nie wiem, do kasacji. Okej. No, ale ja nie wiem, czy on w ogóle, on tu mieszka jeszcze? Czemu? Jak już to mieszka, to w podziemiach. Dobra, wchodzę. No, ale on to musiał, kurde, chyba sobie naprawić w końcu, nie? Ej, nie ma nikogo. Jest jego strój. Jest jego strój. Nie ma nikogo, no nie ma nikogo, serio. Faktycznie widzę jego. Chyba, że idziemy do podziemi. Chodź może do podziemi. Sprawdźmy podziemia, czy on jest. Ej, znowu usłyszałem piorun. Jest! Ja pierdzielę, jest! Jezus, co za pa... Ej, czy on to... Halo? 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 Czemu zakłóca się mi Jezus! Kurde! Chłopie. Ale mnie denerwujesz znowu! Prof... Jak mam do ciebie mówić w ogóle? Debil? Profesor. Ten profesor. Debil. Debil. Dobra, panie profesorze, czy ty sobie nas jaja robisz, czy zrobiłeś wielki krater, ułożyłeś wszędzie te bloki i dajesz literki B, żeby nas wkurzyć? Jak to nie ty? To zrobił wielki B. Wielki B? Kolejny. Co to jaki znowu za jakaś, kurde, czarna postać? Mów, ty jest jak...
Nie wiem, znam tylko pierwszą literę, ale miałem okazję go kiedyś poznać. Nie przedstawiam. Wyobraź sobie, że Dave'a zabiły pioruny przez niego. Fajny ziomek? Nie. Fajny ziomek. Ty jesteś chyba na łeb upadłeś. Nie ma możliwości takiej. Ale nie, wytłumacz mi, czemu on wszędzie daje takie bloki, pisze literki B i wszystko niszczy powoli. Ja się boję, nie możemy się. Czy da się z nim jakoś ten. Da się z nim jakoś dogadać? Nie wiem, nie próbowałem, ale. Czy nie da się? Ja bym na waszym miejscu tego nie robił. Czyli nie da się z nim nawet dogadać, rozumiem. To co my mamy zrobić teraz? Ja nie mam. Chodź, chodź, profesor, pokażę ci coś, chodź. Chodź, chodź za mną, proszę cię. Chodź za mną, mamy czas, mamy czas, chodź za mną. Ale no. Ale no. Profesor, jak idzie, oczywiście, Down idzie za nami standardowo, chodź z nami. Ty za każdym razem mnie wyzywasz. Nie, dobrze, przepraszam, profesor, przepraszam, ja chcę, żebyś nam pomógł i wtedy już nigdy do ciebie tak nie będę mówił, jak nam pomożesz, przepraszam. Ponosi mnie po prostu... Ja razy pomogłem. Ja nie potrafię o tym zapomnieć po prostu, że syna mi prawie zabiłeś, ale dobrze, okej? No właśnie. Okej, fajnie, wszystko. Chodź, chodź, bo nie jest za fajnie po prostu, dzieją się złe rzeczy. Ej, no nie lataj, buła, kurde. I wygląda jak jakiś taki krater by się tam zrobił, chodź. Chodź, chodź, tutaj, chodź, chodź, tu, chodź, chodź. Wyobraź sobie, ja w ogóle się cieszę, że to walnęło tak między miastami, jakby Synowicami i ten. I w żadne miasto to nie uderzyło, patrz. Widzisz to? Może to jakiś znak też, że on tutaj wylądował. I mnie to zaczyna po prostu martwić, nie wiem co z tym zrobić. O kurde, jeszcze nie, Stefan mnie atakuje. Nie wiem, tutaj, wszędzie B. No co? Piłka. Życzę wam powodzenia. Co? Macie szczęśliwe jabłko na drogę, ja stąd spieprzę. Nie, profesor, czekaj, profesor, nie! Nie, stój, bo nie wytłumaczyliśmy sobie coś. Możemy z jakimś tym B porozmawiać, na pewno on nie ma, nie wiem, da się jakoś kurde wszystko ugrać, nie wiem, mamy napaść na bank znowu, czy mamy, nie wiem. Czekaj, próbuję. Halo, wielki B. Ła, Jezus, krzesnań! Chłopaki. Ja to rzucam. Nie będę. Jak rzucasz? Nie, no żałosne. Nie bądź była. Jest znowu jakiś kurde wielki B, co? Nie, no, ale to jest twój kumpel, to jest na 100% twój kumpel, znowu będziecie chcieli jakoś zarobić na nas, mnie to zaczyna irytować. No właśnie, to się. No to fajnie, że mnie tak podejrzewacie, ja dostałem piorunę, ale dobra. Skoro tak o mnie myślicie. Super. Jabłko, może po prostu się wkurzył. Nie, dostaliśmy razy piorunem. Nie wiem, dobra, no? Dobra. Wiesz co? Spadaj. Nie, ale wiesz co, Dave? Nie odważyłem tak powiedzieć do profesora. Palionowo. Palionowo jest w pupce. No jest i to w giga. Takiego niebowaka. Uciekajcie. Uciekajmy, tak? Nigdzie nie będę uciekać. Nie, no kurde, to jest żałosne. Lepiej nie będzie. Uciekajcie, póki możecie. Dobra, profesor, ty nie usłuchamy. Nawet nie pomogłeś nam w żadnym stopniu, już mnie zaczynasz. No właśnie, no. Ja nie mogę. Dobra, chodźmy pod domek, Dave. Ła, jeszcze te Stefany jakieś gnitki mnie atakują. Ja nie mogę, nie, nigdy nie będzie spokoju na tym kurde palionowie, zawsze jest jakiś młyn. Dave, powiem ci tak, wszędzie jest literka B. My rozwiążemy, my zawsze rozwiązujemy wszystkie zagadki, nam się wszystko powiedzie, nie wiem. Kurna, znowu dostałem, jak w dom dostaniemy, to nam się wszystko spali, wiesz o tym. Ja nie chcę, co to jest? Co to za lampa? Nie, nie z lampą. Broń! O mój Boże, pali się nasz dom! Chodźmy stąd do domu, jak on będzie nam dom stary walną, to ja wolę iść stąd. Ja pierdzielę, wszędzie pada deszcz tylko. Chodź do szkoły, używanie w szkole. Chodź. O, w szkołę, o, tam gdzie jest literka B, chodźmy. Ta. Tam gdzie jest litera B. Moi drodzy, napiszcie co sądzicie o tym, co się dzisiaj stało. Ja naprawdę dzisiaj miałem plan z Dave'em zagrać kurde w jakieś kurde chowańce, pobawić się. Iść do mojego syna i znowu, nawet nie wiem gdzie jest mój syn, nie wiem, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie, ja pierdzielę, mam jedno serce. Subskrybujcie kanał, stawcie łapeczkę do góry, Dave zginie zaraz. Znowu obok tej litery B. Trzymajcie się, do zobaczenia i siemano. Halo.